Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zebranych tu Państwa. Przede wszystkim witam Pana Burmistrza, media oczywiście, które pokazują wszystko, co realizujemy. Pracowników moich również też witam. Proszę Państwa, no cóż ja mogę powiedzieć. 28 lutego 2023 roku spotkaliśmy się tu po raz pierwszy przy przekazaniu tego placu budowy. I proszę, zobaczcie, tak to mniej więcej wyglądało. Było biało, elegancko. Teraz jest też elegancko, tylko nie biało. Jesteśmy, proszę Państwa, już mówię, w budynku, w mieszkaniu. Już chcę Państwu powiedzieć coś, jak to, co to wygląda. Jest to jedno z mieszkań wykończone. Państwo, telewizja pokaże jeszcze resztę na całej tej kondygnacji, gdyż wszystkie są już wytynkowane, czekają do wylania podłoży. Proszę Państwa, no cóż, jest tu 18 mieszkań łącznie. Dwu- i trzypokojowych. Łączna powierzchnia 1108 metrów. Mogę powiedzieć, inwestycja niewiele kosztuje, Panie Burmistrzu, Szanowni Kamiennogórzanie, 9 milionów złotych. Jest również 12 garaży i 6 miejsc postojowych przed budynkiem. Powiem tak, realizacja rozpoczęła się, no, tak jak pokazałem, w zimie. Teraz mamy naprawdę realizację tego zadania z dużym postępem. Liczę, Panie Burmistrzu, że jak nam dobrze pójdzie, bardzo dobrze, na Boże Narodzenie zamieszkają tu ludzie, już będą mieszkać. Będzie to dosyć dużo wcześniej niż zakładaliśmy pierwotnie przed rozpoczęciem tej nawet i realizacji. Przy przetargu. Ja cieszę się bardzo, Panie Burmistrzu, że nam udało się to wprowadzić zadanie, no bo przez tyle lat niestety nie budowaliśmy nic. 18 lat temu ostatnia inwestycja oddana. Teraz jak ja mogę się chwalić, bo się chwalę tym, bo mam się czym chwalić w Kamiennej Górze, bo po tylu latach pierwszy budynek, no czy to jest satysfakcja? Nie, ale w międzyczasie my pobudowali prawie 1500 mieszkań na Dolnym Śląsku. To dzięki Panu, Panie Burmistrzu, że podjął się Pan razem ze mną szukania najpierw pieniędzy, trochę u siebie, resztę w rządowych programach. Kosztowało to na pewno, tu muszę pochwalić przy Panu Burmistrzu i przed Kamiennogórzanami moich pracowników, którzy zdołali się nauczyć wykonania materiałów, które są niezbędne do uzyskania tych pieniędzy. Moi pracownicy zrobili te dokumenty, przekazaliśmy do urzędu, bo niestety beneficjentem, nie mówię, że niestety, taka jest ustawa, beneficjentem jest miasto. Dokumenty zostały u nas sporządzone, przekazane do urzędu miasta, uzupełnione o te rzeczy, które ma uzupełnić miasto. Pan burmistrz to podpisał, no i resztę później spłynęło. Znowuż na mnie i moich pracowników zabieganie, żeby te pieniądze czym prędzej przyszły. W międzyczasie oczywiście to nie było 100% kwoty całego przedsięwzięcia. Trochę pieniędzy dostaliśmy z budżetu, które również, jak rzadko który burmistrz, pan się ośmielił wprowadzić to do budżetu i walczyć wspólnie z niektórymi radnymi, tak to zaznaczę, z niektórymi, którzy w niektórych wypadkach no dali radę przegłosować choćby tym jednym głosem i te pieniądze trafiły do TBS-u. Teraz nadal jeszcze czekamy na resztę pieniędzy, które również papierki składamy, o których wiemy z pana burmistrza pracownikami, że mamy je złożyć, mamy je po prostu przekazać do banku. Oczywiście. Dalej, co ja? No, chciałbym, żeby ten dom oddać. No ale tu jeszcze trochę nam brakuje pewnych rzeczy, o których by się pan burmistrz powie sam też. I chciałbym, że jakbyśmy przed Bożym Narodzeniem wprowadzali się tutaj, mówię o najemcach naszych, bo ja tu nie będę mieszkał, moi pracownicy jak sam raz też nie. Będziemy po prostu bardzo zaszczyceni, jak znowuż telewizja nas odwiedzi, pokaże to, co oddajemy, no z pięknym zagospodarowaniem tego terenu. Ja jeszcze raz, Panie Burmistrzu, dziękuję za pełne zaangażowanie. To jest, tak jak ja powtarzam, po okresie burmistrzowania przez Pana Burmistrza Artura Zielińskiego, co niektórzy panowie z telewizji pamiętają, bo się uśmiechają, że pamiętają tę osobę,
Teraz następny, który zdecydował się wprowadzić do budżetu, walczyć o to do końca, no i oczywiście być z nami, a my z panem burmistrzem, żeby ten dom zrealizować i po prostu cieszyć się nim, bo ja powiem, 18 mieszkań to nie jest rewelka aż taka straszna, ale jest to 18 mieszkań, gdzie mogę powiedzieć, kolejny budynek jak będziemy realizować, znowuż go będziemy zasiedlać, bo mimo wszystko nasze mieszkania naprawdę są dla Kamiennogórzan i naprawdę, jeśli nam się jeszcze uda, panie burmistrzu, o to cośmy obydwaj walczyli, a nie dostaliśmy, musiałem ja dołożyć troszeczkę kredytu. No kredyt niestety to jest przykra sprawa, bo go trzeba oddać, ale jakby się udało coś w budżecie znaleźć, parę groszy, żeby to dołożyć, to byśmy teczko z pracownikami moimi obniżyli ten koszt najmu, choćby i o parę groszy, na metrze, a razem metry to troszeczkę się składa. Ja osobiście z tego miejsca naprawdę mogę powiedzieć swoje słowa podziękowania dla pana, panie burmistrzu, dla tych członków rady, którzy zdecydowali, bo trzeba powiedzieć, że o dofinansowanie, tak, bo trzeba powiedzieć, że tych pieniędzy o dofinansowanie jednak załatwiliśmy dużo. To nie jest, że całe 9 milionów to są pieniądze z budżetu. Realnie właśnie to by było nigdy niemożliwe. Całe rozliczenie myślę, że zrobimy, jak już będziemy oddawać, pokażemy co, skąd i ile przyszło i ile weszło w ten budynek. Żeby się nie rozgadywać, bo nie będą później panowie chcieli z telewizji dłużej tego puszczać. Ja bym może, powiem, że pan burmistrz będzie coś chciał powiedzieć. Tak. Przede wszystkim dziękuję państwu za przybycie, dziękuję panu prezesowi za zaproszenie. Faktycznie sytuacja jest no, godna podkreślenia. Tak? Niedługo, jak pan prezes wspomniał, oddamy po wielu latach zastoju kolejny budynek TBS-u w naszym mieście. Kolejny się oczywiście buduje przy Broniewskiego. Niedaleko stąd jest obiekt, który najprawdopodobniej przekażemy również TBS-owi, gdy tylko wykwaterujemy ostatnią rodzinę. W pobliżu budują się dwa budynki dewelopera. Wobec tego powstanie w tym miejscu takie fajne mini osiedle. Pan prezes ma jeszcze w planie wybudowanie zespołu takich domków szeregowych, takich segmentów. Wobec tego naprawdę ten fragment miasta zupełnie zmieni swój wygląd. Pan prezes dużo mówił o pieniądzach, więc ja tylko przypomnę, że z naszego budżetu oraz z pieniędzy, które wpłynęły z Banku Gospodarstwa Krajowego i z Rządowego Funduszu Wsparcia, razem ta inwestycja, na której w tej chwili jesteśmy, to została wsparta kwotą 3 250 000 zł, a więc spory udział tutaj nasz jako samorządu, no i też tych środków rządowych, o których pan prezes mówił, one wpływają za pośrednictwem gminy do TBS-u. No i 18, proszę państwa, rodzin z Kamiennej Góry i być może znajdą się rodziny z najbliższej okolicy, ale na razie celujemy głównie w tych, którzy mieszkają w Kamiennej Górze, więc te rodziny z Kamiennej Góry znajdą tutaj swoje miejsce do życia. Bardzo się cieszę, że to tak pięknie idzie. Pracuje tutaj sprawdzona firma Sirbud. To jest wykonawca wielu no, ciekawych i nie zawsze łatwych inwestycji, ale zawsze pięknie kończonych. Myślę, że niedługo również tutaj zobaczymy pięknie wykończony obiekt, a później zostanie nam zagospodarowanie terenu, czyli ten fragment działań, o których wspomniał pan prezes, że jeszcze są do poprawy, do przemyślenia, do planowania wspólnie właśnie z miastem. No cóż, podziękowania po prostu i dla pana prezesa, i dla pracowników pana prezesa, dla pracowników firmy Sirbud. No i trzeba tylko w tej chwili czekać na datę otwarcia, wprowadzenia się tutaj pierwszych lokatorów. Na pewno będziemy przy tym, bo to będzie doniosła dla Kamiennej Góry chwila. Gratuluję raz jeszcze panie prezesie tego zadania. Dziękuję serdecznie. Pokrótce, żeby już kończyć nasze spotkanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję moim pracownikom, którzy przyczynili się, mogę powiedzieć gremialnie, do tego,
że to razem z pracownikami pana burmistrza daliśmy radę zrozumieć, że to jest naprawdę na wczoraj papier, każdy jeden, który był robiony, bo tak się niestety działo. Myślę, że dalsze inwestycje będziemy realizować. No cóż, z racji tej, że myślę, że ten program się pokaże niebawem w kamiennogórskiej telewizji, bo tak to liczę, panowie, to pokażą. Bardzo zachęcam wszystkich do wyborów, jeśli tu mogę, czy raczej nie mogę, mogę. Więc idźmy do wyborów i chciejmy w Kamiennej Górze coś budować, bo mnie naprawdę przykro się robi, jak ja buduję na połowie Dolnego Śląska, a w Kamiennej Górze naprawdę po wielu latach dopiero zaczyna. Jeszcze raz bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego życzę i jeszcze raz do następnego spotkania, aby było ono jak najszybciej. Macie państwo dla Niemców na te lokale wszystkie? Tak. To muszę panu, panie redaktorze, odpowiedzieć od razu, szybko. Ludzie naprawdę czekali, jak szybko wyjdziemy. Po tym wszystkim, co się działo, nikt nie wierzył, że uda mi się mnie i panu burmistrzowi zebrać te pieniądze, że nie trzeba będzie w którymś momencie przerwać tej inwestycji i powiedzieć, no nie ma pieniędzy, sorry, kochani, nie będziemy. Mamy naprawdę wszystkie pieniądze zebrane, dostałem należyty kredyt, bo trzeba powiedzieć, TBS ma naprawdę swoje, no można powiedzieć, dokumenty, które potwierdzają, że możemy wziąć duże kredyty. Tylko że kredyty, proszę państwa, pamiętajcie, trzeba je spłacać. Ja jestem bardzo za tym, żeby wspólnie z panem burmistrzem, z budżetem miasta realizować, bo tak się robi w innych gminach i mnie jest po prostu przyjemniej pracować w tej chwili w innych gminach, bo tam są pieniądze. Mogę powiedzieć, że nawet wczoraj wróciłem ze Złotorii z pełnym zdziwieniem. Miasto porównywalne do Kamiennej Góry. Pieniądze mam na budyneczek mniejszy, o wiele większe niż tu dostałem z budżetu miasta. Przepraszam, z przykrością, panie burmistrzu. Ale powiem, tak się dzieje. A państwo jesteście wszyscy tutaj przede mną, no bardzo młodzi ludzie, więc no przed wami życie, więc pilnujcie też tego, żebyśmy mogli tu budować. Naprawdę my mamy gdzie budować i dla kogo. Niech wracają ci, co wyjechali i niech tu mieszkają. Z powrotem do 25 tysięcy. Żeby to tak nie zabrzmiało, że Kamienna Góra jest taka w porównaniu do innych miast gorsza. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że my mamy bardzo bogaty program inwestycyjny, bardzo bogaty. Budownictwo TBS-owskie to jest jeden z punktów tego programu i finansujemy je tak, panie prezesie, jak nam nasza miejska kasa pozwala, tak? I oczywiście ja deklaruję, że będziemy dalej współpracować, dalej będziemy finansować działania TBS-u, inwestycje TBS-u, ale w miarę oczywiście naszych możliwości, posiadanych środków. Gdybyśmy mieli więcej kasy, myślę, że byłoby więcej tych budów. Na razie cieszmy się z tego, proszę państwa, co mamy, bo został wykonany pierwszy krok. A za chwilę będziemy też pewnie na budowie, za chwilę mówię oczywiście w przenośni, umownie, na budowie przy ulicy Broniewskiego, gdzie tam 29 mieszkań i ile miejsc postojowych, panie prezesie? Setka? 108 plus to już są. No 108 miejsc postojowych, w pobliżu ten most, który my w tej chwili remontujemy. To wszystko nabierze naprawdę pięknego wyglądu. No i znowu kolejne 29 rodzin będzie miało swoje miejsce do życia. Także ja bym proponował, żebyśmy się skupili na tym, że już coś nam się udało zrobić, że zrobiliśmy ten pierwszy po latach krok i teraz tylko pracujmy tak dalej, panie prezesie. Ma pan rację, panie burmistrzu, w zupełności się zgadzam. Tylko chciałem, żeby tak teczką wyżej TBS powinno wam Kamiennej Górze. To tylko dlatego był. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Ja również. Dziękuję. Tak. I są dwupokojowe 50 metrów. Tu mamy 3 pokoje. Tu jesteśmy w 3 pokoje. Tu mamy kuchnię, tu mamy łazienkę, przedpokój i ten 67. Tak, to jest jedna z tych kart, które dzieją się, czy zapisują się, proszę państwa, na naszych oczach. To jest budynek TBS-u. Kilkanaście rodzin tutaj zamieszka już niedługo, ale oprócz tego są jeszcze inne formy budownictwa w naszym mieście. Po latach zastoju, dokładnie po 30 latach, powstaje pierwszy budynek komunalny przy ulicy Ściegiennego. Tutaj przy ulicy Staszica deweloper buduje 2 domy. Kolejne 2 domy będą, jeden już jest bardzo zaawansowany, drugi będzie budowany niebawem przy ulicy Krzeszowskiej. Też deweloper te obiekty stawia.
I w przygotowaniu mamy jeszcze, proszę Państwa, inwestycje przy ulicy Wojska Polskiego, na którą mamy już obiecane dofinansowanie, a także przy ulicy Nadrzecznej, gdzie ma powstać aż 105 mieszkań komunalnych. Także dużo się dzieje w temacie budownictwa i myślę, że to jest dobra wiadomość dla wszystkich, którzy mają problemy z mieszkaniem w Kamiennej Górze, z pozyskaniem mieszkania, więc mamy różne formy dla ludzi z różnym portfelem, o różnych zasobach. Wszystko to nabiera bardzo ciekawego, dobrego kształtu właśnie dla kamiennogórzan oczekujących na swoje lokum. Panie burmistrzu, chciałem się dopytać o budynek przy Alei Wojska Polskiego. To taki pustostan w dniu dzisiejszym, który trochę straszy. Kiedy rozpocznie się realizacja tego budynku? To będzie ten rok, proszę Państwa, bo my już mamy po długich i mozolnych ustaleniach, mamy już wreszcie właśnie zgody konserwatora, mamy pozwolenie na budowę, czyli jest oczywiście projekt. Jak wspomniałem, mamy zapewnione finansowanie tego właśnie budynku. Czekamy fizycznie na spływ pieniędzy i w tym momencie ogłosimy przetarg. Sądzę, że myślę, że do wakacji Państwo zobaczą tam już wyburzenia tej właśnie ruiny, a potem budowę tego nowego budynku. Ja chciałem jeszcze dopytać, bo swego czasu śledziłem, już teraz nie. Ta droga na Krzeszowskiej zrobiona pod budowę. Radni wtedy zawetowali. I co się będzie z nią dalej działo? Tam teraz policja łapie na radar. Mają zatoczkę policjanci do tego, tak, żeby tam bezpiecznie właśnie prowadzić swoje czynności. Z czego ja powiem na marginesie, cieszę się, bo tam naprawdę kierowcy szaleją na tym odcinku, więc tam te patrole są wskazane, dobrze widziane. Natomiast co z tą drogą pan pyta? No ta droga będzie, tak czy inaczej, będzie musiała zostać zbudowana przez miasto. Ten obowiązek nas nie ominie, z tym, że będziemy to chcieli zrobić tak, żeby udrożnić też nasze działki, które będziemy mogli sprzedać właśnie pod budownictwo jednorodzinne i myślę, że z czasem te nakłady, które tam poniesiemy, po prostu się nam zwrócą.